Cześć, z tej strony Wojtek z portalu ścigacz.pl. Jak widzicie, siedzę sobie beztrosko na trzykołowcu. Trzykołowce na prawo jazdy kategorii B to, można powiedzieć, jest nadal niszowy temat, ponieważ jest w tej kategorii dość niewielu zawodników. Szlaki przecierało Piaggio MP3, jeszcze jest Peugeot Metropolis, jest Yamaha Tri-City, Yamaha Niken. Czy jeżeli wiecie lub nie wiecie, nie kwalifikuje się na kategorię B, więc nie próbujcie robić tego w domu. No i pojawiło się Kymco CV3 i nie ukrywam, że bardzo na nie czekałem od momentu, kiedy po raz pierwszy został zaprezentowany koncept, natomiast Kymco chwilę kazało nam na niego czekać, no i tak oto już w zeszłym roku sprzęt trafił do salonów, ale z tego, co mówił importer, to zdaje się, demówki nie było, bo wszystkie wyprzedały się na pniu. Nie ma się zresztą co dziwić, ponieważ Kymco jest marką uznaną na świecie, jest marką znaną i lubianą także w Polsce. No i tak oto mamy Kymco CV3 Maxi Scooter, dostępny dla osób, które mają prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat. To koniecznie pamiętajcie, że po zdaniu prawa jazdy kategorii B nie możecie od razu na takiego konia wsiąść, musicie chwilę zaczekać. Tyle tytułem wstępu, teraz pogadajmy troszeczkę o technikaliach. Wspomniałem Wam, że jest to najmocniejszy w klasie skuter na prawo jazdy kategorii B, najmocniejszy w ogóle skuter na prawo jazdy kategorii B i mamy tutaj silnik zaczerpnięty z Kymco AK550. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że są 2 cylindry, 8 zaworów, 53 konie mocy i 53 Newtonometry momentu obrotowego. Najwięcej roboty robi tutaj nie tylko moc, ale także sam fakt, że są 2 cylindry, ponieważ przy jednocylindrowych silnikach, nawet przy tych mocnych, jest taki delikatny rattle, jest dużo wibracji, natomiast tutaj tego nie ma. Tutaj nie ma też tej, jakby to powiedzieć, dziury, która jest przy starcie. On po prostu od zera wystarczy odkręcić mu manetkę i żwawo startuje do przodu. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to Kymco zastosowało tutaj ramę aluminiową, która jednocześnie jest lekka i sztywna, chociaż z tą lekkością to niektórzy mogą się przyczepić, no bo na sucho sprzęt waży 260 kg, natomiast waga z płynami i paliwem sprzętu gotowego do jazdy, tak jak zapewnia Kymco, to jest 280 kg. Natomiast trzy koła sprawiają, że tego ciężaru po prostu nie czuć. No i właśnie, jeżeli chodzi o blokowanie zawieszenia, to każdy producent ma swój patent. Swój patent ma także Kymco i jedyną rzeczą wspólną jest to, że mamy kowadło i do tego kowadełka są przytwierdzone amortyzatory, do których, gdzie dalej jest oczywiście cały układ jezdny, bo na przykład musicie wiedzieć, że w Piaggio MP3 też jest tak samo, natomiast w Piaggio MP3, i tutaj często będę się do tego odwoływał, w Piaggio MP3 mamy hamulce amortyzatorów, które sprawiają, że zawieszenie po prostu staje dęba. Natomiast w Kymco rozwiązano to na tyle fajnie, że ono, okej, z jednej strony staje dęba, ale z drugiej strony pozwala na pewien luz roboczy. Natomiast ten luz roboczy jest na tyle niewielki, że nawet jak się troszkę gibnie na prawo, troszkę gibnie na lewo, to raz, że trzeba w to włożyć troszkę siły, gdzie na przykład w Yamasze Tri-City 300, oto ten luz był dość spory, natomiast no, w Piaggio zawieszenie staje dęba, a tutaj w razie czego możecie sobie skorygować, no bo wiadomo, jakie są polskie drogi, jakie są polskie skrzyżowania i w momencie, jeżeli nabierzecie już wprawy i zaufacie temu skuterowi na tyle, że będziecie blokowali zawieszenie już przy małej prędkości, dojeżdżając do świateł, no to w tym momencie, trafiając na nierówność, w przypadku Kymco, ta nierówność będzie nieco, że tak powiem, skorygowana. I wake up today, it's a beautiful day. Like the sunshine, somehow removing the pain. I'm vibing away to the music I play. Reinvigorated, yeah, I'm feeling so great. It's a beautiful world outside my window. Jakkolwiek to zabrzmi, wiecie, że jak Kymco CV3 stoi, teraz parę słów o tym, jak jeździ. Z przodu ma koła 13-calowe, czyli podobnie jak w MP3. Z tyłu mamy natomiast koło o średnicy 15 cali. I to robi nam bardzo dużo, ponieważ raz, że dodaje nam stabilności, dwa, że dodaje nam komfortu, czyli nawet jeżeli jeździcie gdzieś po, nie wiem, nierównościach, kociłbach, czymkolwiek, to Kymco CV3 jest sprzętem bardzo
wygodnym. Także na gorsze drogi będzie jak znalazł. I teraz, jeżeli chodzi już o samo prowadzenie, jeżeli chodzi o zawieszenie, to no, prowadzi się jak typowy trzykołowiec, bo teraz tak, kupując motocykl, maxi scooter z dwoma kołami z przodu, musicie wiedzieć, że on będzie reagował na zmiany kierunku troszkę bardziej ociężale, z racji tego, że zawieszenie no, jest skomplikowane, jest tam bardzo dużo elementów. Tutaj Kymco CV3 możemy pochylić pod kątem do 40 stopni, tak chwali się producent. I faktycznie on bardzo lubi długie zakręty, bardzo lubi długie łuki i co zaskakujące, pomimo że ma opony Maxis, czyli nie jest to Michelin, Pirelli czy cokolwiek europejskiego, to jednak prowadzi się bardzo dobrze, nie wynosi go na zewnątrz łuku, bo na przykład Piaggio MP3 500, tak jak jeździłem, to właśnie przy szybkich łukach miał tendencję do takiego wynoszenia, no można nawet powiedzieć, że do podsterowności. Także pod względem prowadzenia, jeżeli nie będziecie oczekiwali od trzykołowca, że będzie demonem ciasnych, krętych dróg, to będziecie zadowoleni. Kolejna sprawa, z racji tego, że jest to maxi scooter, no to pewnie wszyscy zastanawiają się, jak to sprawdza się w mieście. Ano sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ tak naprawdę wszystkie przeszkody, wszystko siedzi w głowie. Tutaj szerokość tego skutera wynosi 960 mm. To jest tak naprawdę niewiele więcej niż w przypadku wielu motocykli typu Naked. Dodatkowo lusterka, choć początkowo mogą wydawać się dziwnie umieszczone, ja szczerze mówiąc nie lubię takiej szkoły umieszczania lusterek, to z drugiej strony już na samym początku wiecie, czy przeprowadzicie go swobodnie między samochodami, a wierzcie mi, że jest to możliwe i możecie się zdziwić, w jak wielu sytuacjach ten sprzęt poradzi sobie równie dobrze jak normalne skutery dwukołowe, jakieś 125, które wydają się być zwinniejsze. Oczywiście są też pewne manewry, których nie zrobicie, co wynika z ograniczeń w kącie natarcia, czyli na przykład jakby mając niewiele miejsca, nagłe przeskoczenie o tak, no to już będzie wymagało troszeczkę wprawy i kalkulacji. Jest to możliwe, ale trzeba uważać, trzeba pamiętać przede wszystkim cały czas, że skuter jest dość długi i trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza jeżeli zdecydujecie się na montaż kufrów. Kymco CV3 jest dość bogato wyposażonym skuterem, chociaż importer podaje i producent podaje, że ma elektryczną szybę, natomiast w tym egzemplarzu elektrycznej szyby nie ma. Jeżeli chcecie, żeby szyba była wyżej, to musicie troszeczkę pokręcić śrubkami, ponieważ widać, że producent zostawił miejsce, żeby całe mocowanie podnieść troszeczkę do góry. Oczywiście z tego, co patrzyłem w sieci, jest już wiele szyb akcesoryjnych, więc możecie po prostu kupić szybę wysoką, kupić szybę niską, kupić szybę przyciemnianą. Naprawdę jest tego pełno. Elektronika w Kymco CV3 to jest kontrola trakcji, dwa tryby jazdy, Rain i Power. Przy czym, szczerze mówiąc, trybu Rain nie używałem, ale podejrzewam, że no po prostu wtedy jest troszeczkę opóźniona reakcja na odwinięcie manetki gazu. Natomiast w trybie Power reaguje natychmiastowo i to jest świetne w tym skuterze i to jest świetne w tym dwucylindrowym silniku. Ciekawostka, ABS ma tutaj funkcję działania w zakrętach, co w skuterach nie jest zbyt często spotykane, jeśli w ogóle. Ale myślę, że ktoś jeszcze to ma, natomiast nie występuje to zbyt często w przyrodzie. Jeżeli chodzi o ergonomię, pozycja jest bardzo wygodna, natomiast to, co mnie urzekło, ponieważ lubię detale i zwracam uwagę na detale, to mamy tutaj oparcie dla kierowcy, które posiada 3 stopnie regulacji i powiem Wam, że to oparcie faktycznie działa. To jest pierwsze oparcie w skuterze, które jakby nie denerwuje mnie, czuję, że spełnia swoją funkcję i czuję, że faktycznie realnie wpływa na mój komfort jazdy. I teraz tak, trzykołowce na prawo jazdy kategorii B mają to do siebie, że mają dodatkowy pedał hamulca. Ten pedał hamulca jest umieszczony w podłodze i tutaj Kymco zrobiło fajną rzecz, ponieważ no myślę, że zdaje sobie sprawę z tego, że
raczej będzie to element rzadko używany przez kierowcę, więc starali się ten pedał zrobić w taki sposób i tak go umiejscowić, żeby przeszkadzał możliwie jak najmniej. No i faktycznie tak jest, nie haczy się nogą o ten pedał i no jak chcecie go użyć, to go użyjecie, jak nie chcecie, to po prostu o nim zapominacie. Ja wybieram opcję numer 2 z tego względu chociażby, że naciskam na niego zbyt mocno i wtedy po prostu skuter staje dęba. Także lepiej korzystać po prostu z normalnych hamulców, standardowo dozować sobie siłę hamowania dłońmi i wtedy wszystko jest ok i zatrzymacie się na czas. Jeżeli chodzi o przestrzeń załadunkową, no bo o tym musimy sobie porozmawiać, bo tu pojawia nam się pewien mały zgrzyt. Zgrzyt polega na tym, że choć skuter jest wielki, to tej przestrzeni bagażowej nie ma zbyt wiele. Schowek jest umieszczony pod siedzeniem i na dodatek no, zmieści się do niego jedynie duży kask. Chociaż szczerze mówiąc, ja mam taki rozmiar głowy, że jeszcze żaden schowek nie wygrał z kaskiem w największym rozmiarze. I tutaj znajdziecie to też przy okazji taki protip. Tutaj też znajdziecie wlew paliwa. Pod siedzeniem jest jeszcze światło LED, które jest małe, ale mocne. I jest też gniazdo zapalniczki 12V, jeżeli chcielibyście na przykład podładować telefon. Co jest ciekawe, to to, że można zdemontować siedzenie pasażera. Robimy to tak i wyjeżdża nam siedzenie pasażera i wtedy to służy jako mocowanie kufra centralnego, czyli tutaj można sobie wstawić kufer centralny, jeżeli jeździcie samotnie. Jest to bardzo fajna opcja, no bo wtedy odpada Wam dodatkowy koszt w postaci zakupu tutaj osobnego mocowania i zabawy z tym. I skoro już przy bagażu jesteśmy, to do Kymco CV3 można też zamontować boczne kufry. No i generalnie, jak zobaczycie na filmach reklamowych, no to Kymco zachęca do tego, żeby ten sprzęt zabrać w podróż. No i faktycznie on w tej podróży powinien sprawdzić się znakomicie. Sprawdzi się znakomicie też z dwóch innych powodów, o których Wam zaraz opowiem. Pierwszy powód to grzane manetki, które mają 3 stopnie regulacji. Przycisk do uruchamiania grzanych manetek znajduje się tuż przy lewej klamce hamulca. Wystarczy go dłużej przytrzymać i na wyświetlaczu pojawi się ikonka grzanych manetek. Jest 3-stopniowa regulacja grzania. Kolejna sprawa to wyświetlacz. Wyświetlacz to jest element cyfrowy, kolorowy. Jest więc nowszy niż w Kymco AK550 i oczywiście ma Kymco Nudu. Co to oznacza, że jest Kymco Nudu? Ano oznacza to tyle, że macie dostęp do nawigacji. Kymco Nudu to jest system multimedialny Kymco, gdzie macie aplikację w telefonie i w przypadku nowych wyświetlaczy, znaczy w poprzednich też, informacje z Nudu wyświetlają się po prawej stronie. Zresztą widzicie tutaj logo ścigacz.pl, no bo właśnie kolejnym fajnym featurem jest to, że jeżeli nie korzystacie na przykład z nawigacji, to możecie sobie po prostu ustawić własne tło i tyle. Nie wiem, może to być obrazek waszego kotka, może to być jakiś ciekawy widok, może to być Punisher, bo takie rzeczy też już widziałem. No i teraz tak, jak to działa? Ano działa tak, że macie aplikację na smartfona i no, rzecz, której pewnie będziecie używać najczęściej, czyli nawigacja. Wystarczy kliknąć w tą belkę, kliknąć na My Destination, wyszukiwanie i na przykład o, wyszukujemy Centrum Handlowe Arkadia, chcielibyśmy pojechać na zakupy.
i wyświetla nam się, gdzie to jest. Klikamy na go i w tym momencie pokazuje nam się, i to po polsku, pokazuje nam się, czy mamy uruchomić nawigację, informacja, że nawigacja jest w celach informacyjnych, no wiadomo, potwierdzamy i będzie nam pokazywało wskazówki. Jeżeli korzystacie z headsetu, to przed każdym pokazaniem wskazówki on będzie na chwileczkę przyciszał muzykę na przykład, natomiast nie będzie Wam mówił, bo nie mówi. No ale widzicie mniej więcej, co się dzieje, ponieważ wyświetlacz jest umieszczony bardzo dobrze na w takim miejscu, że nie będzie Was to rozpraszać i w momencie, jeżeli postanowicie zrobić mu psikusa i na przykład, nie wiem, źle skręcicie albo postanowicie pojechać troszeczkę po swojemu część trasy, no to wtedy on dość szybko przelicza i tą trasę zmienia. Także Kymco Noodle całkiem spoko, bardzo fajny system. Mapy w Kymco Noodle są płatne, ale możecie sobie wybrać jedną mapę, która będzie darmowa przez, z tego co obliczyłem, 3 lata, ponieważ odpaliłem na swoim koncie i mapę mam do 2026 roku, mapę Polski oczywiście, więc to jest całkiem fajna rzecz. Za kolejne mapy musicie płacić tam chyba około 120 zł. Do celu prowadzi bardzo sprawnie, bardzo fajnie, bardzo logicznie, więc w zasadzie na dobrą sprawę możecie telefon sobie schować, ponieważ widać też wszystkie powiadomienia, wszystkie wiadomości, kto do Was pisze, co do Was pisze. Także pod tym kątem Kymco CV3 sprawdza się bardzo dobrze. No i generalnie jakiekolwiek Kymco kupicie, które jest wyposażone w Noodle, to myślę, że będziecie z tego systemu zadowoleni. Ostatnim fajnym featurem, który chciałbym Wam pokazać, to są lusterka i wcale nie chodzi o to, jak dobrze w nich widać, ale chodzi o to, jak producent postanowił ułatwić życie tym, którzy mają wąskie miejsca parkingowe i chcieliby zmieścić jednocześnie samochód, no i skuter. Wystarczy zrobić tak, z jednym i z drugim lusterkiem i w tym momencie skuter robi się węższy, więc jego zmieszczenie jest znacznie łatwiejsze i możecie go sobie tak przechowywać. Ja to testowałem, jestem w stanie na moim miejscu parkingowym zmieścić dużego sedana, Moto Guzzi i jeszcze Kymco i do tego ani ja na tym nie cierpię, ani nie cierpi na tym mój sąsiad, który i tak wykazuje się dość dużą wyrozumiałością. Podsumowując, Kymco CV3 to kolejny gracz na rynku skuterów trzykołowych, to kolejny gracz na rynku trzykołowców, które są przeznaczone dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. Jego mocną stroną są wyposażenie, prowadzenie, sposób, w jaki jest blokowane zawieszenie, ponieważ zostawia nam troszeczkę zapasu i zawieszenie możecie zablokować już przy prędkości poniżej 20 km na godzinę, co w sumie jest w branży standardem. Jedyne tak naprawdę, do czego mógłbym i chciałbym się przyczepić, no to jest kwestia tego, że pod siedzeniem jest niewiele miejsca. Z drugiej strony jest to troszeczkę sztuka kompromisu, ponieważ jeżeli chcecie, żeby sprzęt wyglądał sportowo, całkiem okazale, ponieważ sylwetka jest tu bardzo spójna, no to coś musi ucierpieć. Plusem natomiast jest to, że można łatwo zdemontować siedzisko pasażera i zamiast tego wsadzić kufer. Co ciekawe, czytając informacje w internecie na temat tego sprzętu, na niektórych rynkach, nie dam głowy, czy na polskim też, ale być może również, ponieważ z tego co wiem, to jest to oficjalne akcesorium Kymco, są oferowane także wysuwane podnóżki. Tutaj mamy standardowe, a są jeszcze wysuwane podnóżki dla dzieci, żebyście mogli z nastoletnim dzieckiem spokojnie podróżować. Kymco CV3 no nie jest tanim sprzętem. Generalnie trzykołowce nie są tanimi sprzętami i ostatnim, co powinniście robić, jest rozpatrywanie ich w kategorii, czy się opłaca, czy nie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli tak do tego podejdziecie, to raczej wyjdzie Wam, że się nie będzie opłacało, zwłaszcza, że Piaggio MP3 kosztuje 500 powyżej 50 tysięcy. Tutaj mamy cenę 62 tysiące złotych. Natomiast z drugiej strony, gdybyśmy całe życie rozpatrywali wszystko w kategorii tego, co się opłaca, a co nie, to prawdopodobnie
nie wyszlibyśmy jeszcze poza jaskinię, ewentualnie może gdzieś tam dopiero próbowalibyśmy rozpalić ogień. Także jeżeli macie odpowiedni zasób gotówki, nie chcecie robić motocyklowego prawa jazdy, chcecie mocny sprzęt, pewny, stabilny, dobrze wyposażony, to Kymco CV3 jest bardzo dobrym adresem. Zresztą z tego co wiem, to te sztuki, które przyjeżdżały do importera, czyli do Motorlandu, rozchodziły się na pniu i nadal taka sytuacja ma miejsce. Także pozwońcie po salonach, umówcie się na jazdę próbną, bo naprawdę warto skorzystać z tego jako alternatywy dla samochodu, zwłaszcza jeżeli macie zasobniejszy portfel i możecie sobie na taką praktyczną zabawkę pozwolić.